Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Michał, zresztą widać to po nazwie kanału, a oto kolejny odcinek Zagrajmy w Sonic Superstars. Dawno mnie tutaj nie było z wami i dawno nie widzieliście żadnego odcinka. Nie jest to spowodowane tym, że film z okazji dziesięciolecia kanału spowodował, że musiałem pół dnia spędzić w miejscu zwane WC, ze względu na zjedzenie ostrego kebaba i zmieszania to z napojem gazowanym. Nie, absolutnie nie, po prostu odpalił mi się klasyczny tryb lenistwa. Dedykacją dla mojego brata, bo nie wiem czy wiecie, ale moim bratem YouTube'owym od zawsze, na zawsze jest Pixel de Retro. W tym momencie dedykuję dla niego specjalny odcinek w postaci grania dzisiaj jego ulubioną postacią, czyli dwuogonowym lisem o imieniu Tails. Zaczynamy sobie Sand Sanctuary, jedyny akt, który tutaj występuje. Z góry przepraszam za jakość mojej kamerki. Nie mam pewności, czy czasem nie mam teraz innego obiektywu ogarniętego, bo ostatnio obiektyw pożyczałem i pewności za bardzo nie mam za specjalnej, czy ten obiektyw został z powrotem wymieniony na ten, którym nagrywałem, czy mam teraz ten zapasowy, więc jeżeli zobaczycie jakąś delikatną różnicę w audio, znaczy w audio, Boże, w wideo, to serdecznie przepraszam. Jeśli ten materiał, tak jak i pozostałe, wam się spodoba, to nie zapomnijcie go ocenić w postaci łapki w górę. A jeżeli się nie spodoba, to w dół, uzasadnijcie dlaczego. I jeśli chcecie być na bieżąco z filmami, które publikuję na tym kanale, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanału oraz wcisnąć dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Już nieważne, czy to jest Sonic, czy to jest Mirror's Edge, czy to jest inny film, na który ja wpadnę i który zrealizuję. Muszę przyznać, że poziom, który obecnie robimy, jest naprawdę, no, nie będzie to oryginalny komentarz, ale imponujący. Muzyka mi bardzo tutaj, mnie bardzo zaintrygowała, ponieważ mam taki vibe delikatnie Sand Sanctuary z Sonica 3 i Knuckles, więc muszę przyznać, że naprawdę poziom bardzo mocno, ale to bardzo mocno uderza o nostalgię, jakkolwiek to nie brzmi. I co to w ogóle cholera jasna jest? To jest jakiś wąż, czy co to kurczę jest, po czym my tutaj żeśmy skakali? Jesteście w stanie mi tutaj wyjaśnić w sekcji komentarzy, bo ja ewidentnie coś przespałem, jeżeli chodzi o Sonica, a raczej jeżeli, no tak, jeżeli chodzi o Sonica i o gry z Sonikiem. Ej, widzieliście to? Tam był ogromny pierścień. Sonikiem byłbym w stanie też to zrobić, aczkolwiek wydaje mi się, że mimo co jednak Tailsem jest troszeczkę łatwiej to zrobić. Bardzo dużo bomb tutaj jest, nie podoba mi się to, bo to już zwiastuje tylko kłopoty. Ej, chciałbym, żebyśmy na taką jedną rzecz uwagę zwrócili, wiecie na jaką? Że łapiemy właśnie żółty szmaragd chaosu, a my gramy Tailsem, co nie? Ciekawy zbieg okoliczności, muszę przyznać. Mam wrażenie, że jest za ciemno w momencie, kiedy ja do was przemawiam, kiedy wy to widzicie, więc poczekajcie, dajcie mi sekundkę, mamy spowolnienie, wszystko fajnie, pięknie. Nie jestem przygotowany. Ja jak zwykle nie jestem oczywiście przygotowany i wszystko oglądacie spontanicznie w moim wykonaniu, za co serdecznie przepraszam. Mogłem to oczywiście lepiej zorganizować, ale dobra, już kij z tym. Dobra, jak to się ustawia? To kwadrat był. Dobra, kwadrat. Ja zapominam, że LB i RB, czy tam X, to kwadrat na kontrolerze Playaka 5. Tak szczerze powiedziawszy, to tak jak już powiedziałem wam na początku, to powtórzę się jeszcze raz. Straszny czuję vibe Sand Sanctuary z Sonica 3 and Knuckles. Znaczy Sonica 3 i Knuckles. I muzyka, która nam towarzyszy tutaj, jest jak najbardziej okej. Zresztą póki co na razie przechodzimy poziomy, gdzie do soundtracku nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, bo jest on naprawdę bardzo dobrze wykonany i widać, że było to robione z tak zwaną miłością do serii, za co ogromne propsy. Możecie dać oczywiście w sekcji komentarzy wasze spostrzeżenia odnośnie poziomu, który obecnie robimy. Jestem święcie przekonany, że dzisiaj uda nam się zdobyć wszystko. Wszystko mam na myśli, wszystkie szmaragdy chaosu, jakie są dostępne w grze, czyli całe 7. I w serii zresztą, bo nie słyszałem, żeby było więcej. Wiadomo, że było mniej, bo było 6 w Sonicu 1, ale nie słyszałem, żeby było więcej niż 7. Raczej mniej niż 7 było i to tylko raz.
Okej, mamy konfrontację z Eggmanem, dobra. Rozpoznałem muzykę, ale mimo co łudziłem się, że to będzie jakiś mini boss. Natomiast to jest tylko i wyłącznie Dr. Eggman, czyli nic ciekawego w tym momencie. Bo Dr. Eggman po prostu nie jest zbyt ciekawą personą. Teraz większość fanów Sonika mnie zabije w sekcji komentarzy, no ale taka jest prawda, niestety. Taka jest brutalna prawda. Dobra, nie bardzo ogarniam tej konfrontacji z nim. On będzie teraz nas atakował... A, teraz mogę go zaatakować. Okej. Pytanie tylko, bo on robił coś takiego, że on rzucał właśnie w ten sposób. I czy ja mogę... A nie, nie mogę. Myślałem, że ja mogę podskoczyć i te kamienne platformy będę mógł odbić w jego stronę. A jednak nie mogę tego zrobić. Okej, dobra, rozumiem, czyli nie mogę tego robić. Muszę postępować zgodnie z zasadami. I mam wrażenie, że nadal jest delikatnie za głośno, bo jak widzicie, ja nie gram teraz na słuchawkach, tylko gram bez słuchawek. I chyba będę musiał za niedługo gierkę ściszyć, bo takie trochę dziwne mam wrażenie, jakby gra była trochę na równi ze mną, kiedy ja do was tutaj przemawiam, jakkolwiek to nie brzmi. A, widzicie? To ja źle robiłem. Ja muszę tych gnojków... Widzieliście? Teraz już ogarnąłem. Te niebieskie gnojki ja muszę od spodu uderzyć, żeby one wleciały w niego. Kurde, ja tego na początku nie ogarnąłem. Poważnie wam mówię. Musiałem aż zginąć, żeby zobaczyć raz jeszcze, jak mniej więcej do tego bossa podejść. Ale widzicie, to tylko pokazuje, że gram w tę grę pierwszy raz. I gram na ślepo przede wszystkim, więc... dla osób, które, nie wiem, będą się czepiać, że o Jezu, bo grasz na ślepo, lepiej byłoby, jakbyś grał z przygotowaniem. Rozumiem, że dla niektórych byłby to lepszy scenariusz, ale nie będę tego ukrywał, że mi wygodnie jest, bo przynajmniej widzicie moją taką pierwszą reakcję na to wszystko. I możecie się przy okazji ze mnie pośmiać, bo śmiech to zdrowie przede wszystkim, no nie? A, dobra. Sand Sanctuary skończone. Ej, ja cały czas mówiłem nazwę tego poziomu z tej gry, a mi nie chodziło o Sand Sanctuary Sonic 3 Knuckles, tylko o Sandopolis. Ja pierdzielę, ale kibel, ej. Wy też tak macie na przykład, że jak gracie w nowe gry Sonica, to macie później problem z... W sensie czasami zapominacie starych nazw poziomów ze starych gier, bo ja na przykład tak mam, no nie? Press Factory. Dobra, następny poziom, bo jeden poziom na odcinek to trochę słabo mi się wydaje, więc wykorzystajmy to, że Tails może latać i sobie polatajmy do góry, bo być może, nie wiem, gdzie nie gdzie, może gdzieś się okazać, że cholera jasna coś nam będzie... Wiecie, coś gra nam schowa przed nami. O! Widzicie to? Sonikiem bym się tutaj nie dostał, więc... Mam chyba jakiś plusik teraz, mogę chyba zebrać, co nie? Dobra, robimy to szybciutko, jedziemy z tym. Bieramy ten szmaragdzik chaosu. Należy się nam on po takich, po ciężkich, że tak powiem, doznaniach z innymi special stage'ami. Patrzcie, special stage numer 5. Jesteśmy coraz bliżej. Jesteśmy bliżej niż dalej. Mówiłem, że jesteśmy bliżej niż dalej, mamy ostatni szmaragd chaosu zdobyty. Ale przyznam szczerze, siódmy special stage był łatwiejszy niż piąty. Dobra, co to jest za moc ekstra? Wyjątkowy talent. Aha, i że my takim ostrzem rzucamy, tak? Tails ma super moce. No to w sumie każda inna postać, jaką mogę sobie teraz grać, więc tak naprawdę mamy już wszystko zdobyte. Jesteśmy niepokonani! Udało się! Daliśmy radę! Hurra! Brawo! Brawo! Udało się! Jezu, co ja? Dlaczego ja tak pajacuję? Słuchajcie, to jest ten moment, kiedy naprawdę już po raz ostatni o tym przypomnę, ale za moje poświęcenia w zdobywaniu tych szmaragdów chaosu, za mój stres, za moje, że tak powiem, nieprzespane noce po zmaganiach z piątym szmaragdem chaosu. W ogóle co to jest za mechanika? Ej, fajna! Fajna naprawdę ta nowa mechanika. To możecie oczywiście, po raz ostatni o tym wspomnę, zostawić łapkę w górę, jeżeli się spodoba, a jak nie, to w dół. I proszę bardzo uzasadnić to w sekcji komentarza, dlaczego mnie tak hejtujecie i zostawiacie łapy w dół. Oczywiście to taka ironia i sarkazm. I lecimy z koksem. Teraz ja może dla takiego wyrównania rachunków zamknę się i posłuchajcie sobie muzyki, która leci w tle.
I myk! Kolejne kółko pokonane. W sumie, bo nie wiem, czy to ma jakąś swoją nazwę. Ja na to po prostu kółko mówię, bo... nie wiem, ewentualnie jakaś taka tarcza. Whatever. Nie wiem. I mamy minibossa. To jest jakiś małpiszon. Dobra, i na czym ta walka polega? Z tym małpiszonem. Aha, czyli muszę po prostu unikać tych tutaj kloców, które mają mnie zgnieść. I za jakiś czas on skoczy do mnie. Wtedy mam go zaatakować. Tylko 3 razy miałem go zaatakować? O kurcze, a to ciekawostka. O, 2 pieczenie na jednym ogniu. No patrzcie, widzicie? Coś czułem, że dostanę za to osiągnięcie, że dostanę trofkę za to. Coś czułem, tylko kurde, nie potrafiłem tego zsynchronizować dobrze. Dobra, robimy od razu akt drugi. Akt owocowy zostawimy sobie na sam koniec tego odcinka, bo po tym akcie drugim będzie oczywiście, po przejściu aktu drugiego będzie Eggman. I potem zrobimy sobie akt owocowy i zakończymy odcinek. Ale muza tutaj leci, Dobra, polećmy sobie górą. Chyba do góry możemy polecieć. Oczywiście, że możemy, nawet musimy chyba. Ło, kolce! A tego to nie przewidziałem. Powinienem tak od razu zrobić. Gdyby to był Sonic 1, to wpadając w te kolce, mimo że miałbym właśnie tą tak zwaną migawkę, czyli teoretycznie powinienem mieć chwilową nieśmiertelność, ponieważ jestem w trakcie stracenia życia, to w Soniku 1 wpadłbym w te kolce i tyle bym miał, bym od razu zginął, więc dobrze, że im nowsza gra, tym pozbyli się tego elementu, bo serio to było bardzo uciążliwe. Przynajmniej dla mnie to było bardzo uciążliwe, kiedy niechcący wpadałem w kolce i potem nagle z tych kolców był kibel tak zwany. I później wyszedł tak zwany kibel mentalny. Co jest? Aha, dobra, już kumam, o co chodzi z tym gównem, co tam w tle lata. My musimy znaleźć przyciski, żeby, tak kolokwialnie mówiąc, ten robocik się nie odpalał. No ale wyłączamy to gówno i lecimy przed siebie. To muszę przyznać, że taki fajny challenge jest, że poza zwykłym przejściem poziomu musimy jeszcze robić właśnie coś takiego, czyli wyłączać tę machinę. To jest naprawdę spoko sprawa. Fajnie, że zrobili takie urozmaicenie, bo przynajmniej każdy poziom na swój sposób jest oryginalny. Przynajmniej nie ma takiego, wiecie, typowego przejścia z punktu A do punktu B i tyle. Tutaj jednak trochę trzeba też od czasu do czasu pogłówkować w tej gierce. Jeżeli wam podoba się taki koncept, że dzisiaj gram w tym odcinku Tailsem i chcielibyście, żebym na przykład w następnym odcinku zagrał Knucklesem albo Amy, to koniecznie dajcie znać mi w sekcji komentarzy. Spokojnie, dam wam trochę czasu, bo jak widzicie, już nie wypuszczam odcinków codziennie, tylko raz tam w tydzień albo czasami nawet na 2 tygodnie. Więc będziecie mieli sporo czasu na obejrzenie i pomyślenie w sumie, czy chcecie taką koncepcję, czy jednak wolicie, żebym pozostał przy klasycznym graniu Jeżem Sonikiem. Jesteśmy dalej, moi drodzy, i następna rakieta. Gdzie tym razem nas zabierze ta rakieta? To jest bardzo dobre pytanie. Może od razu na konfrontację z Eggmanem byłoby spoko. Wow, Sylwester! Mimo że jeszcze mamy rok 2024, chyba że w świecie Sonika to już mamy 2025 albo 2078. Chyba bosik. Ale wejście tutaj zrobił Eggman. Tak zwane wejście smoka. Dobra, dostał kilka razy. Już się zaczyna pieklić tutaj nasz Iwo robotnik. Nie. Mamy ringa. To było na farcie zrobione, przysięgam, że to było na farcie zrobione, ja tego nie planowałem. Ja byłem bez żadnego pierścienia, przepraszam najmocniej, nie to planowałem. A, nic nie zdobyliśmy, super. Naprawdę elegancko.
I teraz sobie Tails poleciał gdzie? Do Golden Capital. To sobie zrobimy kiedy indziej, bo myślę, że naprawdę dzisiaj dosyć sporo zrobiliśmy. Dwa całe zony. Jesteśmy w 8 świecie. Wow! Dobra, myślałem przez chwilę, że mi brakuje owocka, a się okazuje, że jednak nie brakuje. Aha! To jest ten sam akt owocowy, co w pierwszym świecie, z tym, że po prostu mamy tło z Press Factory. Muszę przyznać, że Tailsem trochę ciężej jest się tutaj odbijać. Mi się wydaje, że Sonikiem byłoby łatwiej. Zdecydowanie. Ale no dobra, tam nie narzekajmy. Wybraliśmy Tailsa, więc teraz nie możemy jakby narzekać, że piwo jest za gorzkie, co nie? Trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Zresztą, ej, udało mi się to zrobić za pierwszym razem, ani razu nie oberwałem. Mamy dodatkowe 246 pierścieni, więc to jest chyba dobry wynik. I to by było na tyle, moi drodzy. Przepraszam za taki chaos, ale muszę się na nowo wkręcić w nagrywanie po tej takiej dłuższej przerwie. To by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I widzimy się w kolejnych odcinkach Sonic Superstars. I nie tylko. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o poziomach, które dzisiaj w dzisiejszym odcinku przechodziłem. Może wam się podobały, a może i nie. Jak nie, to dlaczego? Jak tak, to również dlaczego. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Strzałeczka i do następnego razu.